Witajcie w nowym filmie. Eee, już nie wiem co powiedzieć. Jako że w końcu nadszedł ten moment, to znaczy po roku 9 miesiącach i jakoś 6 dniach, że udało mi się zgromadzić 30 tysięcy subskrypcji na tym właśnie kanale, no to tak jak zapowiadałem, szykuje się konkurs i ten konkurs właśnie w tym momencie dzisiaj ogłaszam. Na wstępie tylko zaznaczę, że wszystkie zasady, które powiem w filmie, yy, są też w opisie filmu, także jak komuś się nie chce oglądać, to po prostu może przeczytać. Tam jest dokładnie to samo napisane, co ja tutaj będę teraz gderał. Pierwsza sprawa, Prawa. Konkurs tak naprawdę podzielony jest na dwie części. Jest część dla wszystkich moich subskrybentów, oraz jest część dla patronów. O tej części dla patronów opowiem na samym końcu filmu, bo tam te zasady są no, ekstra banalne, w sumie nic nie trzeba robić. Także patroni, wytrwajcie, please. A na początku opowiem Wam parę słów na temat właśnie tego konkursu dla wszystkich. To, to może zróbmy tak. Cóż, długo zastanawiałem się nad tym, jaką formę powinien przybrać ten konkurs, ale jako, że nie ma czegoś takiego jak konkurs uniwersalny, to postanowiłem, że zrobię to, co chciałem zrobić, czyli po prostu konkurs na pracę graficzną. I teraz spokojnie, nie lećcie już rysować. To yy, pozwólcie mi dokończyć. Grafika po pierwsze może być rysowana, może to być malunek, może to być w zasadzie cokolwiek praca zrobiona na komputerze ołówkiem, mazakiem, flamastrem, czymkolwiek. Yy, tylko pamiętajcie, że te prace będzie trzeba zaskanować lub zrobić jej zdjęcie i mi wysłać w JPEG'u. Nie, to jest, jest w sumie jedyny wymóg. Format pracy praktycznie dowolny, także tutaj absolutnie nie ograniczam ani kształtu, ani rozmiaru przesyłanej pracy. Termin nadsyłania prac to jest 25, uwaga, 25 lutego 2022, jest to piątek, do godziny 18. Wtedy do tej godziny możecie mi przesyłać swoje prace. Prace przesyłacie mi na maila. Mail jest podany chyba nawet dwa razy w opisie pod filmem i zresztą pod praktycznie każdym moim filmem podaję mojego maila, także na ten adres przesyłacie pracę. Tak jak powiedziałem, nie pędźcie już od razu Malować, bo to nie jest konkurs w stylu, że kto pierwszy, ten lepszy. Absolutnie nie. Lepiej wysłać troszkę bardziej dopracowaną grafikę, ale na przykład, nie wiem, już nawet jutro, pojutrze, popojutrze, nie? Czy, czy, czy nawet w piątek przed 18. Macie na to chyba 9, tam 8 dni, który jest dzisiaj 15, no to, no to 9 dni, tak? Bo dzisiaj jest środa. E, 9 nie macie na no to, także tak, naprawdę czasu jest sporo, ale e, chyba najważniejsze, co Wam muszę powiedzieć, to jest tematyka tej pracy. Chciałbym, żeby tematyką pracy były pająki właściwe. Co to są pająki? właściwej już wiecie, bo nagrałem niedawno o tym odcinek, jeżeli nie wiecie to zapraszam, zachęcam was do obejrzenia tego odcinka, tu gdzieś chyba z tej strony wam się pojawi tutaj okieneczko z tym właśnie filmem. Mm, tak, pająki właściwe, jakiekolwiek pająki właściwe z całego świata, Nie, to absolutnie nie musi być jakaś fotorealistyczna grafika, to, to właśnie to słowo grafika tutaj to jest esencjum. Chciałbym, żebyście trochę pomyśleli, bo kiedyś zrobiłem konkurs graficzny i zarzucano mi, że to jest wybiórcze, bo nie każdy potrafi rysować, ale ja wam powiem, że naprawdę nie trzeba umieć rysować, żeby stworzyć świetne grafikę i to jest też takie mocno przewodnie tego konkursu, że naprawdę nie trzeba mieć nie wiadomo jakiego skilla w rysowaniu, żeby stworzyć świetną przemyślaną i, i taką no aż nie wiem, jak to powiedzieć. Elektryzującą grafikę, o coś w tym rodzaju. Także to jest zadanie konkursowe. Do kiedy przesyłać pracę, wiecie, jak przesyłać pracę, wiecie, tak w JPEG-u, skanem lub zdjęciem. To wiecie, to wiecie, to wiecie. No i najważniejsze, to co przede mną tutaj leża, to jeszcze nie jest wszystko, to są, słuchajcie, dla Was nagrody. W tym momencie wyświetlam Wam nagrody na ekranie. Uwaga, nagrody główne. Wymyśliłem trzy i to są naprawdę fajne nagrody. W każdej z tych trzech nagród jest taka już podrośnięta samica chronki, którą to zresztą zaraz Wam pokażę w zbliżeniu, bo te samiczki nagrałem. Naprawdę fajniutkie samiczki i, i no, no, cieszę się, że mogę Wam je rozdać. Dodatkowo jest dużo, dużo, dużo innych pająków. I to jest tak, że tam za pierwsze miejsce jest 9 pająków, za drugie 8, za trzecie 7 pająków. Ale podejrzewam, że prac nadejdzie dużo, więc żeby nie robić tak, że jest są tylko trzy miejsca, jest bardzo dużo prac, to to pomyślałem, że jeszcze dam 10 wyróżnień. Słuchajcie, 10 wyróżnień będzie polegało na tym, że za pracę, które właśnie wyróżnię, autor pracy otrzyma ode mnie kod rabatowy na 10%, na wszystko, na cały asortyment, na pająki w sklepie arachnohobbia.pl. także dzięki Przemu za, za w ogóle y, tą akcję z kodami rabatowymi. Fajnie, że się zgodziłeś na to. Po prostu, jeżeli dana praca wygra tak, to ja mailem wyślę. To jest jednorazowy, losowo wygenerowany kod, także on chyba będzie ważny przez miesiąc. Jeszcze to y, też napiszę Wam przy Rozdawaniu kodów. Dajcie od razu znać, co są dzisiaj o nagrodach, bo myślę, że nagrody są naprawdę fajne. Dobra, to to jest konkurs dla wszystkich subskrybentów. To był konkurs dla wszystkich subskrybentów. A teraz yy, postanowiłem jakoś nagrodzić moich patronów. Słuchajcie, ja mam tych patronów ponad 30. Bardzo Wam dziękuję. Przyczyniliście się niesamowicie do rozwoju kanału. No, dzięki Wam mam no, statywy, aparat, yy, oświetlenie. No wiecie, dużo, dużo no, środków od Was poszło na rozbudowę, na tutaj upgrade tego mojego stanowiska, tego kanału. Zatem postanowiłem Was też nagrodzić w tym konkursie i teraz. Co jest według mnie najfajniejsze? To, że praktycznie nie musicie robić nic. Wy już wystarczająco dużo zrobiliście. Mam dla Was pająki. Każdy z moich patronów, który chce, otrzyma ode mnie pająka. Jakiego? Ktokolwiek z patronów chce, ktokolwiek, który do czasu publikacji filmu był moim patronem, otrzyma ode mnie brachypelma auratum. Tylko po prostu napiszcie mi maila z danymi do wysyłki, że chcecie taką brachypelma auratum. Ja to mam tych auratum. Tu jest sześć, tu jest kolejne sześć, a to jeszcze nie są wszystkie, bo te braszki nabyłem od Tomasa swoją Drogą, bardzo dziękuję za te brachy. A no i korzystając z okazji Alicja i Marcin, bardzo dziękuję za cegiełkę. Tutaj też są nagrody od Alicji i Marcina. Reasumując, każdy z patronów, który chce, dostaje ode mnie brachy Pelma Auratum. A teraz jeszcze fajniejsza sprawa, no bo tam są różne progi na tym moim patronajcie, nie? I najwyższy próg to jest bodajże 25 zł. I dla patronów, którzy mają ten próg, jest możliwość wymiany brachypelma Pelma Auratum na brachypelma Pelma Tę prawdziwą smity, czyli ex Anita. To jest pająk, który jest w zasadzie rzadki w hodowlach. No fantastyczny gatunek. Ja wam tu mogę pokazać. Pokazać moją niedużą samiczkę, którą też zresztą od Tomasa mam. Także, także ci, którzy mają ten, ten najwyższy próg, no mogą zamiast brachypelma auratum wybrać, według mnie, no dużo jakby dużo rzadszy gatunek, tak? brachypelma Smithy. I, no i tak samo, piszecie do mnie maila z adresem wysyłki, no i ja wysyłam pająka. Co do wysyłki, to oczywiście wszystkie pająki, które tego wymagają, dostaną Citesa. I jeszcze jedna sprawa, tak, coś chciałem. Aha, z wysyłkami. Teraz jest w miarę ciepło, więc prawdopodobnie uda mi się wysłać większość pająków zaraz po zakończeniu konkursu, ale jeśli chodzi o te Brachy Pelma Smithy, to ja je dopiero będę odbierał na ZOO Egzotyce 6 marca. Swoją drogą zapraszam na ZOO Egzotykę, właśnie, właśnie do Warszawy. Więc będzie też możliwość odbioru na giełdzie lub wysyłka tych Brachy Pelma po 6 marca, no bo najpierw to ja w ogóle muszę je odebrać. To cóż, subskrybentów zapraszam do rysowania, do malowania na tabletach, na kartkach, na ścianach, na mural, ej, mural to byłby dobry, nie? Mural z pająkiem, to by zrobił... To, to, nie, że podpowiedź, nie malujcie po ścianach, nie? Absolutnie. A, ale tak, tak mi się teraz w ogóle rozkminiłem to. A moich patronów zapraszam po prostu do kontaktu mailem i będziemy dogadywać szczegóły, czy to odbioru osobistego, czy wysyłki Brachypelma Auratum, no i ewentualnie tych Brachypelma Smithy, które dopiero będę miał. 17 minut gada no nie jest źle, z tego się uklei pewnie jakieś 10 minut materiału. O, to jeszcze wam coś pokażę. Tak jak obiecałem i tak jak wam pokazywałem na karcie Społeczność, następny film Film to będzie z preparacji tego pająka, rozumiecie to. To jest samie stareforza blondie. No to jest zdecydowanie największy pająk, jakiego kiedykolwiek widziałem, jeśli chodzi o rozstaw od On tą moją sambę, czyli akatoskóra to dobije na głowę w ogóle, jeśli chodzi o rozstaw, to no, no gigantnie potwór. Preparację tego samca nagrałem, także też wam ją pokażę. Oczywiście z wyciąganiem flaków, czyli z tym, co najbardziej lubicie, z tym, co ty lubią najbardziej. Dobra, nie przedłużam. I życzę wszystkim powodzenia oczywiście. Także trzymajcie się, do zobaczenia i widzimy się w kolejnym filmie. Jakoś tak piątek, sobota. Cześć.